piwnicy się schodziło. No i cieszyliśmy, że Niemcom dupę leją. Zabiło ich dość dużo. Jedna warstwa, druga i na platformach z samochodami. Żyło się tu zupełnie normalnie. Z głodu nikt nie umierał, ale dobrobytu też nie było. Tak pan Jan Knycz wspominał przedwojenny Oświęcim. Chrześcijańscy i żydowscy mieszkańcy miasta mimo wielu różnic w pierwszej kolejności czuli się tu Polakami, podejmując wiele wspólnych przedsięwzięć o charakterze dobroczynnym, patriotycznym, edukacyjnym czy samopomocowym. Żyło się tu zupełnie normalnie, ale sielskość tego życia we wrześniu 1939 roku została zakłócona na wiele następnych lat i odcisnęła piętno na historii tego miejsca. W kwietniu 1941 roku odbyła się konferencja założycielska filii fabryki IG Farben Industrii na terenie wsi Dwory Monowice. Według słów dyrektora Otto Ambroza rozwój fabryki miał uczynić z Oświęcimia wzór osadnictwa i bastion Niemczyzny na wschodzie. Bardzo szybko doszło do zbliżenia między dyrekcją IG Farben a komendaturą obozu KL Auschwitz. Strony miały czerpać ze wzajemnej przyjaźni obopólne korzyści. IG Farben stała się w latach wojny ważnym producentem tzw. materiałów strategicznych, koniecznych do prowadzenia działań zbrojnych. W Monowicach uruchomiono produkcję benzyny syntetycznej oraz kauczuku. Końcem 1943 roku alianci osiągnęli możliwości operacyjne do bezpośredniego uderzenia w przemysł III Rzeszy. Pierwszy zwiad lotniczy nad Oświęcimiem wykonano w dniu 14 kwietnia 1944 roku. Sekwencja zdjęć przedstawiała zarówno kompleks obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, jak i zakładów IG Farben, którymi wywiad aliancki interesował się szczególnie. Początkiem 1944 roku w ramach operacji nazwanej Bitwą o Chemię rozpoczęto niszczenie strategicznego przemysłu niemieckiego przy użyciu amerykańskich bombowców dalekiego zasięgu, takich jak Boeing B-17 nazywany potocznie latającą fortecą oraz Boeing B-24 Liberator. Czym były te samoloty? Z dołu wyglądały ślicznie, jak był dzień słoneczny, pięknie błyszczały, eskadra za eskadrą, leciały sobie. Wiedzieliśmy, że to są samoloty amerykańskie. Z samolotami, tymi amerykańskimi, których tak potężnie się bałem, miałem okazję spotkać się z bliska, wtedy, kiedy one już były niegroźne. W Muzeum Lotnictwa i Kosmonautyki w Waszyngtonie. Zwiedzałem to muzeum, patrzę, a tu u sufitu błyszczy jak lusterko samolot, który błyszczał kiedyś nad naszym niebem w czasie okupacji. Wtedy moje odczucia, jak widziałem go za okupacji, były potworne. Zobaczyłem za takie coś, a tutaj nagle zobaczyłem, że to takie ładne, błyszczące cacko, a tyle nam przysporzyło zmartwień. To bombardowały, my to nazywali fortece latające, to były potężne samoloty, już huk ich, tych bombowców, to już było przerażenie. W Oświęcimiu widok tych samolotów wywoływał skrajne emocje. Euforia mieszała się tu ze strachem. Te samoloty dla mnie były czymś okropnym. Dla moich rodziców były wręcz odwrotnie. Były sygnałem, że Niemców gdzieś leją, że wojna się będzie kończyć. To myśmy z takim z kolegą, my się cieszyli, że nasi są nad nami. Jak był alarm, no to strach był, duży strach. Już sam jak zaczął syreny być, to już wszyscy drżeli, bo przecież to nie są żarty, prawda, bombardowania. Ten krzyk czy lament ludzi, którzy byli w tych piwnicach, no to był też przejmujący, bo nie było wiadomo, czy te bomby spadną obok, dalej, bliżej, czy może w nasz budynek uderzą. Schodziliśmy wtedy do piwnicy, ale było część ludzi, którzy wsiadali na rowery i jechali
do okolicznych, do rodziny, do okolicznych gdzieś wsi. I myśmy wszyscy w opóźnieniu schodzili do tych piwnic. Do piwnicy się schodziło. No i cieszyliśmy, że Niemcom dupę leją. Inaczej takie loty postrzegali sami lotnicy amerykańscy. Wstaliśmy wcześnie rano przed świtem i był to zimny poranek. Gdy weszliśmy do sali odpraw, było dużo rozmów. Wszyscy byli podekscytowani. Spojrzałem na mapę i linia kursu przechodziła przez Austrię, Czechosłowację do Polski. Celem były zakłady chemiczne leżące nad Wisłą w Oświęcimiu. Przeszliśmy normalne procedury przed lotem. Wczesne wstawanie, śniadanie, sala odpraw. Powiedziano nam, że lecimy na cel aż w Polsce, do Oświęcimia, miejsce rafinerii ropy naftowej. Nie wiedzieliśmy, czym wtedy był Oświęcim, nie mieliśmy pojęcia, że w ogóle to miejsce istnieje. Po briefingu misji wsiedliśmy do naszego samolotu i kołowaliśmy po pasie startowym. Kiedy dotarliśmy nad cel, niebo wciąż było krystalicznie czyste. Czasem głębsza refleksja przychodziła po latach. Dlaczego Oświęcim? Prześladowało mnie to przez wiele lat, dopóki nie dowiedziałem się, że Oświęcim jest inną nazwą Auschwitz. Wierzę, że ten nalot był po to, by powiedzieć ludziom w tej fabryce śmierci: trzymajcie się, bo wojna niebawem się skończy. Wierzę w to, że niektórzy z nich uśmiechnęli się, gdy widzieli, jak bomby trafiły w zakłady. Misję przygotowano w najmniejszych szczegółach. Opracowywano trasę przelotową, określano siły przeciwnika w rejonie, szyk, w którym miały lecieć bombowce, warunki pogodowe oraz wyznaczano samolot prowadzący, na znak którego wszystkie pozostałe zrzucały bomby. Bombardowania zakładów IG Farben nie zniszczyły ich zupełnie, ale poważnie zahamowały ich możliwości produkcyjne. W wyniku nalotu najpoważniejsze uszkodzenia nastąpiły w oczyszczalni wody zasilającej, stąd problemy w zaopatrzeniu w parę. Większość uszkodzeń dotyczyło instalacji elektrycznych, wodociągowej i gazowej. Budynki uległy zniszczeniu w niewielkim stopniu, byli zabici i ranni. Więźniowie tak opisywali to, co się działo w trakcie nalotu na terenie zakładów. Wspomniany nalot wywołał przerażenie wśród SS-manów. Od tego czasu zaczęto budować schron przeciwlotniczy dla komendanta obozu. Przez bramę obozową wnoszono rannego więźnia, Żyda greckiego. Więzień ten, mimo dosyć ciężkiego stanu, z radości wznosił okrzyki Buna kaput. Dziwne było także samo bombardowanie, a raczej jego słaba skuteczność. Najwięcej bomb, i to regularnie, spadało na plac drzewny, plac betonowy i drogę. W efekcie bombardowań ginęli zarówno więźniowie, SS-mani, pracownicy cywilni zakładów, jak i mieszkańcy Oświęcimia. Tragiczny w skutkach był nalot z 20 sierpnia, kiedy jedna z bomb uderzyła w schron przeznaczony dla jeńców brytyjskich. Śmierć poniosło wówczas 38 żołnierzy. Ja nie wiem, czy to nie było takie rozmyślne działanie Niemców, aby w pobliżu płotu zakładu zrobić taki obóz, że on onieśmieli pilotów amerykańskich, aby w ciemno, w nocy czy w złych warunkach bombardować zakłady, bo bomby te mogą spaść na ich kolegów. Ta bomba spadła i wyrzuciła z grobów tych właśnie Anglików, którzy byli pochowani, którzy byli jako jeńcy tam przetrzymywani. Tydzień po pogrzebie był nalot samolotów amerykańskich na miasto. Jedna z bomb trafiła w mogiłę, w której zostali pochowani Anglicy. Wybuch był tak silny, że szczątki ciał i kocy, którymi były owinięte, rozrzucone zostały po całym cmentarzu. Szczególnie dla mieszkańców wyglądał pogrzeb zabitych w trakcie nalotu Niemców. Przygotowano takie pody ze swastykami licznymi, konorami wojskowymi, żołnierzami. Te trumny były tam, nie wiem, w liczbie kilkunastu czy kilkudziesięciu, może wystawione na tym. Zabiło ich dość dużo, bo tak było jedna warstwa, druga i na platformach, samochodami. Pompa jakiej, może my leżeli dwa miesiące, może miesiąc. I wszystkich znowu przyjechało i te duże samochody, odkopali, poubierali i wywieźli. Bomby nie spadały jednak zawsze precyzyjnie w wyznaczony cel, przynosząc szkody również miastu.
bomby spadły na przede wszystkim na te kwartały zamieszkałe przez Niemców. To znaczy obecna ulica Piłsudskiego, druga następna, która jest Chopina chyba się nazywa. Na tej ulicy Chopina była willa burmistrza miasta i jedna z bomb wpadła również na ten teren. Oczywiście bomby wpadły również na zabudowę tego starego Oświęcimia, tam w rejonie ulicy Klucznikowskiej, Chrzanowskiej, Solnej, tam gdzie są te gospodarstwa rolne. Wcześniej tam poszli jak dzieci oglądać i mam do dzisiaj w oczach, że tam z tych ruin wychodzili ci mieszkańcy niemieccy, których no, pamiętałem z widzenia, niektórzy się wyczołgiwali, prawda, z okienek piwnicznych i widok tych ludzi właśnie takich poranionych, brudnych i od tego pyłu wszystkiego na mnie zrobił no, bardzo, bardzo silne wrażenie, bo to było takie dotknięcie wojny bardzo, bardzo, bardzo bliskie. Śmierć w wyniku nalotów dotykała także cywilnych mieszkańców Oświęcimia. U smolarka był parterowy z czerwonej cegły budyneczek, a one uciekały i wpadły w ten budynek. I tam wpadła bomba i ich zabiło. To tam zginęła Urbańska i Piełaszkówna. We środę poszła do pracy normalnie, czekała jeszcze na koleżankę, bo szła na pociąg na 6 godzinę i nawet nie miała chęci iść do tej pracy, bo gdzieś coś przeczuwała i babcia mówi tak, idź dziecko, idź, bo ci to jeszcze może jakoś kara za to będzie. No i poszła do pracy i nie wróciła z tej pracy. A mój tato pracował tak samo na portierni zakłada. Patrzę się, od lasu idzie tata i mówię tej mamie, że tata idzie. To mama już pomyślała, że coś niedobrego jest. No i zemdlała nawet. No i tata przyszedł z tą wiadomością, że zginęła. To była środa, pogrzeb się odbył w sobotę. Dużo ludzi nawet na tym pogrzebie było. Wielkie wrażenie na mieszkańcach wywołał wybuch bomby, która spadła na zakład salezjański i zniszczyła kinoteatr przeznaczony dla Niemców. To był rok 1944, kino luksusowe, nurt pierdolcie tylko dla Niemców. No i nie cieszyli się długo, bo po 2 miesiącach nalot aliantów, bombardowanie. Spadły bomby do ogrodu salezjańskiego. Druga bomba wpadła właśnie w to kino, może dwie. Trzecia wpadła w zakład. Przyleciałem tutaj do kościoła, pełno ludzi. Szyby wybite we wszystkich oknach, ołtarz troszeczkę usunięty i wszyscy się dziwili, że się stał cud. Bo tuż za główną ścianą, gdzie był obraz, wisiał obraz, bo jeszcze nie było tego ołtarza, wszyscy wiedzieli, że tam spadła bomba do kina. I wszyscy byli urzeczeni, że to był właściwie cud Matki Boskiej, Współmożycielki Wielkiej. Ludzie wchodzili, wychodzili, również Niemcy przychodzili. Samoloty, które brały udział w nalotach, każdorazowo musiały mierzyć się z szerokim spektrum metod zwalczania nieprzyjacielskiego lotnictwa, jakie wypracowała niemiecka obrona przeciwlotnicza. Były balony przeciwlotnicze, na więzi puszczano takie duże balony. Jeden z tych balonów blisko wówczas naszego miejsca zamieszkania na ulicy Jagiellońskiej. Na plantach pod płotem salezjańskim było takie stanowisko lotnicze, nazwijmy to, tych balonów. Niedaleko nas tu był barak i koło tego baraku to był jakiś dowódca niemiecki. I żona jednego tego dowódcy to mieszkała u nas, taka pani ze mną często chodziła i mieli balon, też obserwacyjny, nie? Bo puszczali ten balon, taki duży był, z takim koszem pod spodem i też do góry puszczali wysoko i też to obserwowali tego bombardowania. Były takie butle z takim białym jakimś gazem, mgłą taką i to puszczali, także
no dosyć wyraźnie było to miasto, że tak powiem, w tej takiej mgle. Te butle były co jakiś czas na wałach, na Solą, tam od strony Zasola. To długo po wojnie tam, gdzie te butle były, to w tym miejscu na tych wałach w ogóle trawa nie rosła, czyli musiały mieć tam jakieś tam toksyczne właściwości. Niemcy spodziewali się takiej sytuacji i dlatego miasto zrobili taką twierdzą przeciwlotniczą. Rozmieszczono artylerię przeciwlotniczą wokół miasta. Ja do tej pory znam ślad, bo tych punktów było więcej. Jeżeli samoloty nalatywały na miasto, to widać było, że wybuchy pocisków na niebie, te chmurki pękały z różnych stron. Ja znam takie jedno miejsce w Grójcu koło cmentarza, ale ich było więcej. Wiązało się to nierozerwalnie ze stratami, jakie lotnictwo amerykańskie ponosiło każdorazowo w trakcie lotów bojowych na Oświęcim. Nagle taki straszny ryk. Ja podniosłam głowę, a jak gdyby w moim kierunku nadlatywał płonący samolot. Pęd spowodował, że ta smuga dymu tworzyła ogon. No taki warto, jak się to mówi, jak kometa, prawie że jak kometa. Skręcił tak, jak gdyby w kierunku na Wadowice. Jak potem się okazało, to ten samolot spadł gdzieś za tym lasem, to była miejscowość Żygodowice. Moje stanowisko było za pilotami. Kiedy boczny strzelec poinformował o płonącym silniku, zszedłem do komory bombowej z gaśnicą. Nie było ani alarmowego dzwonka, ani rozkazu przez interkom, aby opuścić samolot. Porucznik Kenin był ostatnią osobą, która opuściła bombowiec i musiał użyć wszystkich sił, żeby się wydostać, gdyż właśnie wtedy Liberator wpadł w korkociąg. Samoloty amerykańskie 15. Armii Powietrznej, które w 1944 roku pojawiły się na niebie nad Oświęcimiem, były przysłowiową jaskółką zwiastującą nadejście wiosny zwycięstwa i zakończenia gehenny hitlerowskiej okupacji, która tu w Oświęcimiu nabrała szczególnego znaczenia. Za naszą wolność i waszą to hasło, które wielokrotnie w dziejach stawało się realnym działaniem polsko-amerykańskim. W 1944 roku po raz kolejny świadczyło o nieprzemijalności pewnych wartości, które wpisały się we wzajemne stosunki międzypaństwowe.